Cześć kochani, witam Was w tą piękną, słoneczną pogodę i przychodzę do Was w końcu z długo wyczekiwanym i z długo tworzonym filmem, dlatego że mamy, moi drodzy, konkurs. Pod ostatnim filmem część z Was zgadła, że będzie to konkursik, więc w ramach podziękowania, że jest nas już tutaj ponad 1000 osób, postanowiłam, że zrobię dla Was mały konkurs, który będzie miał 3 zestawy i będziecie mogli je wygrać. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do pokazywania i zasad konkursu. 3 zestaw macie tutaj przedstawiony i wygląda on w taki sposób, że mamy tutaj marmurkowy segregator różowy. On ma w sobie już marker i ma również 6 kopert. On jest nówka sztuka, nieużywany. Następnie mamy do tego zestawu 5 wyzwań finansowych i jest tutaj między innymi wyzwanie świnka skarbonka. Sami sobie określacie, ile ta świnka ma mieć. Może mieć 5, 10, 15, 20, 100, 150 zł. I tak samo sami sobie określacie cel. Następnie mamy wyzwanie uniwersalne, czyli to jest wyzwanie, które sami sobie określacie, na co tak naprawdę pójdzie. Czyli może być tutaj na wyprawkę szkolną, na remont, na ubrania, na komunię, na zdrowie, na nie wiem, nieplanowane wydatki i sami sobie również określacie kwotę, jaka będzie łącznie do uzbierania i jaka będzie miała jedno kółeczko. Wszystkie są wyzwania dwustronne laminowane. Następnie mamy wyzwanie 20 zł, dwustronne również złoto-białe, wyzwanie 10 zł, ono jest w 100-krotki i wyzwanie 5 zł, czarno-białe, więc tutaj mamy wyzwania i następnie jest również tutaj moja gra i jest to wredna rodzinka, jest ona wpinana do segregatora, w zestawie dostajecie również tutaj spinacz oraz kostkę, którą możecie się poruszać po planszy, jeśli chodzi o ten spinacz oczywiście. Również jest koperta, ona już jest w segregatorze i jest dwustronny status i tak wygląda ta gra, tutaj z tyłu ona ma opis, po prostu poruszamy się nią, tutaj zaczynamy, idziemy i jeśli staniecie w odpowiednim miejscu, na przykład dajmy tutaj na tym obrazku, no to przechodzicie na legendę i tutaj po prostu pisze Wam, żeby odłożyć 10 zł, to odkładacie do koperty dyszkę, zapisujecie na statusie i tak gracie bezlimitowo, więc to jest zestaw numer 1, przechodzimy teraz do zestawu numer 2. Mamy zestaw numer 2 i zestaw numer 2 wygląda następująco. Na początek macie tutaj planer posiłków, jest on wpinany do segregatora A6, tak on tutaj, moi drodzy, wygląda. Jest oczywiście również opcja wymiany tego rozmiaru, może być w formacie A5, więc jakby ktoś chciał wygrać akuratnie ten zestaw i na przykład nie miałby segregatora A6, a na przykład chciałby mieć to w formacie A5, to jest możliwość wymiany. Następnie mamy 2 wyzwania finansowe. Są to z serii czarno-białej, jest to mój słoik oszczędnościowy, w którym możecie uzbierać 100 zł i wyzwanie uniwersalne w formacie czarno-białym. I to są wyzwania jednorazowe i jednostronne z papieru technicznego. Reszta wyzwań, tamte, które pokazywałam w zestawie pierwszym i resztę, które będę pokazywać tutaj, są one w zestawie laminowanym dwustronnym, więc są wielorazowego użytku, a te są jednorazowe. I tutaj mamy mój bestseller ostatni, czyli nowość sierpnia, czyli wyzwanie 12 miesięcy. Tak ono wygląda. Tutaj macie grudzień, możecie uzbierać największą kwotę, to jest chyba 120 zł przez cały w jednym miesiącu, a najmniej to jest 80. 80 padło na grudzień, wiecie jak to jest. W grudniu mamy duże koszta, więc stwierdziłam, że zrobię właśnie ten grudzień taki troszeczkę słabszy, w sensie mniej do odłożenia, ale na pewno tutaj gdzieś za chwileczkę nam się ujawnią również, moi drodzy, miesiące, które mają 120, na przykład jest to maj, kwiecień ma stóweczkę, marzec 110, luty 90
i styczeń ma stówkę. Jest to łącznie do uzbierania około 1200 zł w przeciągu roku, więc to jest zestaw numer 2. Teraz przechodzimy do zestawu numer 3. I teraz przechodzimy do zestawu numer 3 i mamy tutaj 3 zdrapki, które możecie sobie zdrapywać i odkładać odpowiednie kwoty. Mamy tutaj tak, zdrapkę Piękna Podróż, kwota do uzyskania jest to 110 zł, jest ona dwustronna, macie 6 pól, które możecie zmazać, zdrapać i później Wam się ukażą kwoty, które musicie odkładać. Dalej mamy Motylowy Świat i jest on tutaj do uzbierania 65 zł. Następnie mamy Kwiatowy Świat, tutaj jest połączenie różnych kolorów zdrapek, są takie holo i takie złote. I tutaj możecie uzbierać z tej zdrapki 40. I również w tym zestawie znajdują się wyzwania finansowe. Są one jednostronne, jednorazowe, czyli takie jak w poprzednim zestawie te dwie sztuki. I mam tutaj wyzwanie Mój Słoik Oszczędnościowy, wyzwanie uniwersalne. Do tego przychodzi wyzwanie uniwersalne Złote i Świnka Skarbonka. Więc tak wygląda zestaw numer 3. Więc tak, moi drodzy, wyglądają zestawy. Mamy numer 1, numer 2, numer 3. Przedtem jeszcze zapomniałam wspomnieć, że w zestawie numer 2 i w zestawie numer 3 również mamy mazaki. I tutaj w zestawie numer 2 jest niebieski mazak i w zestawie numer 3 jest różowy, tak jak w zestawie numer 1. I teraz przechodzimy do zasad konkursu. Zasady będą bardzo, bardzo łatwe. Wystarczy, że tylko zaobserwujecie mnie tutaj na moim kanale na YouTubie, klikniecie dzwoneczek, zostawicie komentarz. Długo się zastanawiałam, jaki i stwierdziłam, że będzie bardzo rozsądne to, żebyście po prostu napisali mi, który zestaw chcecie. Napiszcie hashtag numer 1, hashtag 2, hashtag 3, hashtag numer 2, hashtag numer 3. Ja później sobie właśnie z tych osób, które dadzą mi taką informację, które by chciały wygrać zestaw, wybiorę zwycięzcę. I przy dawaniu tego komentarza z tym hashtagiem napiszcie mi również, dlaczego oszczędzać pieniążki zaczęliście, dlaczego lubicie tę metodę, troszeczkę opowiedzcie o tym, jak to u Was się zaczęło, jeśli chodzi właśnie o tą metodę. Jeśli nie chcecie mi opowiadać, to nie musicie, ale jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, to musicie napisać komentarz. Hashtag zestaw numer 1, numer 2 lub numer 3 lub po prostu sam hashtag 1, hashtag 2. Hashtag 3. Nie jestem wybredna, poradzę sobie. Również z większą szansę po prostu to, zwycięzcy, że zaobserwuje mnie i będzie aktywna na moich innych mediach społecznościowych. Ja Wam w opisie po prostu powiem, jak się nazywam na innych platformach. Teraz za chwileczkę tutaj też Wam opowiem na filmie, więc zapraszam również tam. Być aktywnym to też zwiększy troszeczkę szansę, aby móc wygrać tutaj ten konkurs. Myślę, że się opłaca. Wiem, że są osoby, które na pewno będą celowały na zestaw numer 1, bo jest on największy. Kwota łączna tego zestawu to jest 150 zł, to jest kwota stówki, a to jest 50 zł, ale są osoby, które segregatorów mają dużo, ale chcieliby na przykład jakieś fajne wyzwanie lub na przykład nie mają zdrapki, więc myślę, że na pewno ktoś tutaj się znajdzie i będzie chciał skorzystać, dlatego bez zbędnego przedłużania myślę, że już będziemy pomalutku kończyć. I tak jak Wam tutaj powiedziałam, opowiem Wam troszeczkę jeszcze o moich mediach społecznościowych. Zapraszam Was na mojego Instagrama, wszystko Wam podlinkuję w bio tutaj w opisie. Na moim Instagramie rozpisuję Wam budżety domowe, mam z Wami kontakt, również dodaję filmiki, nie są one regularne, dodaję też często stories, możecie tam zobaczyć jakieś opinie moich klientów na temat rozpisywania budżetu albo na temat właśnie moich produktów. Na TikToka, osoby, które mają TikToka, to zapraszam również tam, dlatego że tam jestem praktycznie codziennie, jestem z Wami na live'ach, rozpisujemy tam budżety na live'ach, rozmawiamy, robimy zamówienia, zmieniamy pieniążki w kopertach, segregatory itd., itd., itd. Tam po prostu jestem bardzo, bardzo często. Karetka, jak coś, to sorry, jedzie. Na moim YouTubie, czyli tutaj już jesteśmy, więc właśnie też zachęcam Was do obserwacji i zostawienia dzwoneczka.
bo to jest też jedna z zasad konkursu. Następnie Facebook, zapraszam Was tam, możecie zobaczyć moje produkty, możecie zobaczyć ceny, możecie zobaczyć, co tam jeszcze mam osobom, które się spodobały zestawy, a niestety nie wygrają, to zapraszam do zakupu. No i również zapraszam Was bardzo serdecznie na moją grupę na Facebooku, czyli Budżetownik. Tam wspólnymi siłami pomagamy sobie, wspieramy się, komentujemy, rozmawiamy, mamy różnego rodzaju fajne promocje. Jak tylko wchodzicie na moją grupę, macie już tam 5% rabatu i później możecie uzyskać 15% rabatu przy stałych, przy każdych zamówieniach, na stałe, na zawsze, jak to się mówi. Więc myślę, że się opłaca. Wystarczy właśnie być tylko aktywnym na moich mediach społecznościowych i być na tej grupie i wtedy macie 15%. Więc tak by to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że będziecie brać udział w tym konkursie. Konkurs będzie trwał równiutki tydzień, od 10 do 17. W niedzielę lub w poniedziałek ogłoszę wyniki, kto wygrał konkurs. Więc zapraszam, kochani, do głosowania, do pisania w komentarzach, który zestaw byście chcieli wybrać i oczywiście zapraszam do obserwacji, więc podkreślę tak jeszcze tylko, że dwoma ważnymi zasadami, aby móc wziąć udział w tym konkursie, jest zaobserwowanie mnie tutaj na YouTubie, kliknięcie dzwoneczka oraz zostawienie komentarza z hashtagiem, który zestaw byście chcieli wygrać i opcjonalnie możecie również napisać, co Was skłoniło do oszczędzania i czy Wam ta metoda się podoba. Dobra, ja kochani uciekam, lecę dalej pracować, montować ten filmik, aby móc Wam go jak najszybciej wrzucić, więc do usłyszenia i trzymam za Was kciuki, buziaczki i dzięki, że jesteście. Pa, pa!